Witam. Przedstawiam porównanie siodełek Ergon SMC Men w rozmiarze ML oraz siodełka Pro Griffon Performance AF152. Już oglądając sam front opakowania Ergona, dowiemy się wielu rzeczy. Jest na nim opisana jego wielkość, zastosowanie, rodzaj wypełnienia i prętów oraz waga, która w tym przypadku jest troszkę zawyżona. Znajdziemy również informacje o specjalnych strefach rozkładających nacisk. Na dole opakowania doczepiony jest specjalny adapter do akcesoriów, który Ergon stworzył we współpracy ze znaną firmą Topic. Na tylnej części opakowania opisane są dokładnie zastosowane w nim rozwiązania oraz informacje, że zostało ono zaprojektowane specjalnie pod kątem męskiej anatomii. Z opakowania Griffona dowiemy się o tym, że siodełka Pro podzielone są na trzy kategorie rozciągnięcia kolarza. Griffon przeznaczony jest dla osób z najmniejszym zakresem. Następna kategoria pokazuje 5 rodzajów jazdy, do których przeznaczone są siodełka. A ostatnia mówi o jednej z trzech dostępnych szerokości siodełek Pro. I tu już mamy pierwszą znaczącą różnicę, bo Ergon ma tylko dwa. Na dole są informacje techniczne o siodełku i możliwości zamontowania adaptera do akcesoriów, którego niestety nie ma w zestawie. Z drugiej strony znajdziemy papierową instrukcję i narzędzie pomagające poprawnie ustawić siodełko. Drastyczną różnicą między tymi produktami jest ich waga. Pro waży zaledwie 214 gram, za to Ergon prawie dwa razy tyle. Wynika to z wypełnienia siodełek. Ergon jest naprawdę solidny i gruby. Jego pokrycie z mikrofibry budzi zaufanie i to na tyle, że nigdy nie obawiałem się stawiać na nim odwróconego roweru. Wypełniony jest specjalną pianką ortopedyczną, która jest odporna na odkształcenie i dzięki właściwościom tłumiącym drgania ma znacząco poprawić komfort jazdy. Na skorupie wykonanej z nylonowego kompozytu znajdziemy nazwę firmy i oznaczenie rozmiaru. Griffon jest smuklejszy, wypełniony dużo cieńszą pianką EVA z poliuretanowym pokryciem i dlatego jest taki lekki. Jego podstawa to karbon formowany wtryskowo, a pręty wykonane są ze stali nierdzewnej inox. Pro posiada też znacznie większy i wygodniejszy kanał środkowy oraz oznaczenie szerokości między prętami. Siodełka są zbliżone wymiarami. Ergon jest nieco szerszy i dłuższy. Posiada też odrobinę dłuższe pręty, co za tym idzie, jego zakres regulacji jest większy. Griffon jest siodełkiem płaskim, ale jego przeznaczeniem jest szosa, natomiast Ergon jest zakrzywiony na końcu, co ma pomagać przy podjazdach. Oba siodełka mają swoje plusy i minusy, a wiadomo, że każdy i tak ma inne 4 litery. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem. Ja niestety nadal szukam swojego idealnego siodełka. Dzięki za obejrzenie i zapraszam Was do subskrypcji oraz na moje inne filmy. Cześć!